Oto Peugeot 1007. Pierwszy model tej francuskiej marki, który ma dwa zera w nazwie i przesuwne drzwi przednie. Czy jest to bardziej niepotrzebny wynalazek, czy może praktyczny maluszek, w którym przez sekundę, o ile mamy bujną wyobraźnię, możemy poczuć się jak w Rolls-Royce'ie? Oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się wszystkiego o silnikach, typowych usterkach, praktyczności i wyposażeniu Peugeot 1007. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Otomoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Jeśli Fiat 500L czy Kia Venga są minivanami klasy B, nazywanymi potocznie mikrowanami, to czym w tej nomenklaturze jest 1007? Nanowanem? Jego bryła jest osobliwa, ale praktyczna. Atrakcyjny wygląd schodzi tu na daleki plan. Z przodu wielkie, wręcz nieproporcjonalne lampy oraz wlot powietrza podzielony czarnym, wystającym odbojnikiem, jak w samochodach z wesołego miasteczka. Najbardziej charakterystycznym elementem tego auta są oczywiście przesuwne drzwi przednie. Takie rozwiązanie możemy spotkać w vanach czy dostawczakach, ale nigdy z przodu. Choć nietypowe, to rozwiązanie ma kilka zalet. Na przykład wsiadanie jest niezwykle wygodne, a do tego oszczędzamy przestrzeń parkingową. No i przez to, że to wszystko odbywa się elektrycznie, przez sekundę, o ile mamy bardzo bujną wyobraźnię, możemy poczuć się tutaj jak w Rolls-Royce, ponieważ drzwi zamykamy guziczkiem. Klamka drzwi znajduje się tuż pod lusterkiem bocznym, a prowadnice są jasno-szare i płynnie łączą się z listwą z tyłu. Tylny zderzak także posiada czarny, wysunięty element, a pod nim listwę ze wzorem plastra miodu. Lata produkcji od 2004 do 2009. Następca ma kod 1008, ale praktycznie nikt go nie widział. Miał wyjść w 2020, potem 2021, nie wiem, może w 2022 się pojawi. Gdybym jakimś cudem znalazł się od razu w środku tego samochodu, nie wiedząc jak wygląda z zewnątrz, ani że znajduję się w segmencie A, to pomyślałbym sobie, że siedzę w Peugeocie partnerze. Wnętrze jest bardzo przestronne, wysokie, a deska ogromna. Oczywiście większość materiałów to same twarde tworzywa, które po przebiegu 180 tysięcy km wyglądają nieźle, nic tu nie jest przetarte, choć wydaje mi się, że jest podatne na zarysowania. O dziwo, elementy nie trzeszczą, szczególnie podczas jazdy, wszystko wydaje się być takie solidne. Pod takim daszkiem jest mały monochromatyczny ekranik, na którym znajdują się informacje o godzinie, temperaturze na zewnątrz, informacje z radia oraz podstawowego komputera pokładowego, który obsługujemy przyciskiem ukrytym tu w manetce wycieraczek, a dokładnie jego środkową częścią. Warto jeszcze wspomnieć, że ten wyświetlacz podatny jest na temperatury. Kiedy jest zimno na zewnątrz, to początkowo nie jest on zbyt wyraźny. Poniżej jeszcze kontrolki od pasów i drzwi, a po lewej i po prawej stronie widzimy takie półeczki, jakby na jakieś drobnostki czy dokumenty, na których znajdują się wyglądające na oryginalne wykładziny czy też dywaniki. Od razu przypomina mi się Nissan Cube. A skoro jesteśmy w temacie wystroju wnętrza, to nie tylko te dywaniki możemy zmienić, personalizując nasz samochód, ale możemy zdecydować, jakiego koloru będą te ramki czy też tapicerka, bo bardzo łatwo się ją zmienia. Radio nie jest specjalnie rozbudowane, w zasadzie mamy tutaj tylko radio i możliwość odtwarzania muzyki z płyt. Mamy tutaj sporo guziczków i w zasadzie powinno być to zrozumiałe po chwili obsługi, chociaż te ikonki akurat mogą być trochę mylące. Pod spodem panel klimatyzacji, tutaj pomylić się nie można, bo wszystko jest bardzo jasno i obrazkowo opisane. Trzy pokrętła, jeden suwaczek, dwa guziczki. Pod spodem mamy miejsce na monety oraz kartę. Widać, że czuć tutaj pieniądz, a obok jeszcze przycisk od centralnego zamka oraz ESP. Pod spodem mamy jeszcze półeczkę, w której zmieści się większość współczesnych telefonów, a obok uchwyt na kubek. I uwaga, bez problemu trzyma nasz kubek testowy, chociaż sam uchwyt jest dość płytki. Jeszcze jeden uchwyt znajduje się o tutaj, ale nie wiem dokładnie. Jest problem z wysokością, nasz kubek jest po prostu za wysoki, żeby go tutaj umieścić. Natomiast test i tak możemy uznać za zdany. Dźwignia zmiany biegów ma taką ładną metalową gałkę na górze, choć jest ona mocno porysowana. Za dźwignią przyciski elektrycznie sterowanych szyb, a tutaj gniazdo zapalniczki. To wszystko znajduje się na takim osobliwie wyglądającym
cyplu. Na środku mamy podokietnik, który jest wąski i średnio wygodny. Wewnątrz mamy taki mały schowek. Podokietnika nie można regulować, można się go po prostu pozbyć i tyle. Za to schowek pasażera jest ogromny, jest surowo wykończony, mamy tutaj sam goły plastik, ale za to jest podświetlany i klimatyzowany. Kierownica jest skórzana, trójramienna, bardzo prosta, bez żadnych przycisków. Jeśli chcemy obsłużyć muzykę czy komputer pokładowy, to korzystamy z przycisków na manetce wycieraczek. Zegary składają się z trzech wskaźników w tradycyjnej formie z takimi chromowanymi ramkami. Do kompletu brakuje nam tutaj wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Po lewej stronie sterowanie lusterkami, a pod spodem miniaturowa półeczka. Na drzwiach nie ma podłokietnika. Jest taki dekor, na którym możemy oprzeć łokieć, ale jest to totalnie niewygodne. Zresztą kieszeń na drzwiach też jest mała i niepraktyczna. Za to fotele są wygodne, mięciutkie, mają dobre trzymanie boczne. Regulacja jest oczywiście manualna, natomiast fajną funkcję ma fotel pasażera, który możemy złożyć o w ten sposób, pomoże mi magiczna rączka. Tutaj mamy nawet taki stoliczek jakby na dokumenty, a poza tym no, ułatwi nam to przewożenie bardzo długich przedmiotów. Miejsca, jak wspominałem na początku, jest bardzo, bardzo dużo. Zobaczmy, jak będzie z tyłu. Z tyłu mamy dwa osobne fotele, które można przesuwać. Miejsca jest wystarczająco jak dla mnie. Ja mam 1,77 m i siadając sam za sobą, mam trochę zapasu na nogi i sporo zapasu nad głową. Do tego na fotelu mamy kieszeń, zaczepy i Sofix, ale montując tutaj bazę do fotelika, warto zwrócić uwagę, że w podłodze znajdują się schowki, które będą wymagały odpowiedniego wypełnienia i usztywnienia, żeby oprzeć nogę od bazy Isofix. Wtajemniczeni wiedzą, o co mi chodzi. Najfajniejsze jednak są podokietniki. Po pierwsze są, nie tak jak z przodu, a po drugie wewnątrz nich znajduje się uchwyt na napój oraz bardzo, bardzo głęboki schowek. Zobaczmy bagażnik. Bagażnik w aucie miejskim nie jest najważniejszy. W tym przypadku pojemność to 178 litrów, co pozwala na włożenie tutaj dwóch średnich walizek z naszego zestawu. Natomiast fotele możemy przesunąć. Wtedy pojemność zwiększa się do 246 litrów, ale możemy pójść jeszcze dalej. Przewrócić fotele. I z naszego Peugeotika robi się mały dostawczak. Co prawda pojedziemy tylko w dwie osoby, za to bagaży możemy zabrać tutaj naprawdę dużo. Ruszajmy w drogę. Wrażenia z jazdy są średnie, a nawet słabe. 1007 jest zbudowany na płycie podłogowej 207, tyle że testowany model jest jeszcze wyższy, co w połączeniu z tanią i prostą konstrukcją sprawia, że czujemy się jakbyśmy kierowali samochodem zabawką, co jest dziwne w połączeniu tym przestronnym niczym w busie wnętrzem. Ale trzeba tutaj dodać, że w swoim naturalnym otoczeniu, czyli w mieście, ten samochód jest ok, nie odczuwamy tak dużo niedogodności, a docenimy jego mały rozmiar i zwrotność. Dzisiaj egzemplarz z 2006 roku, a pod jego maską 1.4 o mocy 75 koni mechanicznych. Potrzebuje 14,8 sekundy na przyspieszenie do setki, a prędkość maksymalna to 167 km na godzinę. No nie jest zbyt dobrze, ale w autach segmentu A to standard. Poza tym to jeszcze nie jest najsłabsza dostępna jednostka. Teraz będzie trudny dla tego samochodu moment. Test elastyczności. Mamy tutaj 118 Nm, co brzmi słabo, ale spokojnie. Ja już mentalnie jestem przygotowany na długie przyspieszanie. Trzeci bieg, 60 km na godzinę i gaz do dechy. Wynik wcale nie jest taki tragiczny. Czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę to 6,6 sekundy, ale jak pewnie słyszycie, zrobiło się tutaj głośno i pora właśnie na test wygłuszenia wnętrza. Przy prędkości 90 km na godzinę wynik to 62,7 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli.
Widoczność w tym samochodzie jest poprawna. No może z wyjątkiem przodu, który jest taki nienaturalnie długi i momentami trudny do wyczucia. Ale jeśli już mówimy o parkowaniu, to nie sposób nie wspomnieć o tych genialnych przesuwnych drzwiach. Nawet jeśli miejsce parkingowe jest bardzo ciasne, to my i tak jakoś z tego samochodu wysiądziemy. No ale co z tego, jeśli i tak kierowca będący obok nas ma klasyczne drzwi i on się nie będzie mógł do swojego samochodu dostać, albo co gorsza, poobija nasz samochód, a my nie będziemy mogli się na nim zemścić. Tego PSA, czyli producent, już sobie nie wyobrażał. W wymarzonym scenariuszu producenta było tak, że każdy na świecie ma takie drzwi, albo jeszcze lepiej, każdy na świecie ma 1007 i wtedy faktycznie na parkingach mogłoby być piękniej. Teraz pozytywne zaskoczenie. Ten maluch w testach NCAP otrzymał pełne 5 gwiazdek. Test spalania wypadł przeciętnie. Pod maską słabowite 1.4 o tradycyjnej konstrukcji, więc nikt się nie spodziewał imponujących wyników. Próbę przeprowadziliśmy jak zawsze, na trasie, na autostradzie oraz w mieście. A wyniki możecie zobaczyć teraz na grafice. Ten model był produkowany krótko. Dlaczego? Ano pewnie dlatego, że tylko 2005 był dobry pod względem sprzedaży, dalej było już coraz gorzej. Ceny zaczynają się od 6 tysięcy, kończą niewiele wyżej, w okolicach 13 tysięcy, a pełną listę ogłoszeń tego modelu na Automoto możecie przejrzeć klikając w link w prawym górnym rogu albo w opisie. Innowacja na zewnątrz, a pod maską sami starzy znajomi. Wszystkie silniki mają 4 cylindry ułożone w rzędzie. Jednostki benzynowe są właściwie dwie, na szczęście obie sprzed ery THP VTI. Pierwszy to 1.4 o mocy 73 lub 88 koni mechanicznych, natomiast drugi to 1.6 generujący 109 koni mechanicznych. Wszystkie te silniki mają pośredni wtrysk paliwa oraz rozrząd napędzany paskiem. Są to jednostki proste, trwałe, ale niezbyt oszczędne. Potrafią też spalić trochę oleju silnikowego, padają w nich sondy lambda, alternatory czy cewki zapłonowe. Sam rozrząd wymaga stosunkowo częstych wymian. Podsumowując, idealne silniki do miejskiego auta, gdzie przebiegi nie są wysokie, ale warunki pracy wbrew pozorom nie są łatwe. Teraz diesle. HDI o pojemności 1.4 i mocy 68 koni mechanicznych. Bardzo słaby i niedynamiczny. 15,4 sekundy do setki. W tym przypadku trudno się domyślić, że mamy pod maską także turbinę. Ale ten silnik ma swoje zalety ukryte w konstrukcji. Otóż turbina jest bezmiennej geometrii. Nie ma tam DPF. Nie ma tam dwumasy. A do tego jest bardzo niskie spalanie. Więc jeśli chcemy jeździć tanio i serwisować tanio, to jest dobra opcja. Tyle, że dla bardzo cierpliwych. Drugi diesel ma pojemność 1.6 i moc 109 koni mechanicznych. Zapewnia bardzo dobre osiągi jak na ten segment, porównywalne do benzynowego 1.6. Ten motor jest udany, jednak boryka się z awariami podkładek pod wtryskiwaczami, zabrudzonym EGR czy zapychającym się DPF-em. Warto też regularnie zmieniać olej, co przedłuży życie między innymi turbosprężarce. Mimo tych wszystkich niedogodności, o których przed chwilą opowiedziałem, można uznać, że nie jest źle. Kupując ten model, nabywcy mogli wybrać między manualną pięciobiegową skrzynią, a czymś o nazwie 2 Tronic tudzież Tutronic, czyli skrzynią zautomatyzowaną. W zasadzie jest to manual posiadający elementy elektromechaniczne, zmieniające bieg oraz obsługujące sprzęgło za kierowcę przy wsparciu elektroniki. Ogólna awaryjność tego modelu nie jest zła. Największym problemem są drzwi. Tak, te cudowne, wspaniałe, praktyczne drzwi mają też sporo wad. Po pierwsze, są po prostu wolniejsze w użyciu, w otwieraniu niż tradycyjne. Po drugie, zdarza się, że klamka nie załapie i po prostu nie chcą się tak od razu otworzyć. No i potrzebują też specjalnego traktowania. W deszczowe czy zimowe dni może coś tutaj przymarznąć. Poza tym trzeba regularnie smarować prowadnicę. Silniki napędzające drzwi mogą zawieść, a ich niedomykanie się czy zacinanie też nie jest rzadkością. Do tego dopisujemy elektronikę, która potrafi wariować. Zazwyczaj jest to choinkowe oświetlenie deski rozdzielczej, choć nie zawsze oznacza to duże problemy. Przed nami jeszcze potencjalne wydatki. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na Automoto części, link w prawym górnym rogu albo w opisie.
Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube@otomoto.pl. A teraz czas na krótkie podsumowanie testu. Co nam się spodobało w Peugeot 1007? Praktyczne rozwiązania, takie jak przesuwne drzwi, wnętrze pełne półek, schowków i uchwytów oraz bagażnik, który można zaaranżować na kilka różnych sposobów. Do tego proste i trwałe jednostki silnikowe oraz przystępna cena. A co może wkurzać w tym modelu? Przesuwne drzwi. Tak, największa zaleta jest też największą wadą. Ten element jest awaryjny i często dość irytujący. Poza tym ten samochód nie najlepiej się prowadzi, a w środku jest głośno, szczególnie przy wyższych prędkościach. Tradycyjnie na koniec dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę, pisania komentarzy, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się cieplutko, cześć! Antoni, dosięgnę...